goście z Łodzi. Tak jest. A jak Łódź, to od razu skojarzymy, że coś z opery, tak? No, można powiedzieć, że Łódź jest też miastem operowym. Też miastem operowym. Piękny Teatr Wielki, jeden z największych gmachów w Europie. Proszę bardzo. Drugi co do wielkości w Polsce, po Operze Warszawskiej. Tu w Częstochowie, w Domu Kultury, realizujemy taki cykl Ludzie Kultury. Rozmawiamy z ludźmi, którzy dokładają tą swoją cegiełkę do tego, żeby nam się żyło przyjemniej, milej. Dziś gościem Jolanta Popraz. Nie mówi bardzo. Pani Jolu, jak się pani kariera zaczęła w ogóle? Czy to był przypadek, czy to było zamierzone wszystko? Nie ma przypadków. Ja myślę, że kariera operowa nie może być przypadkowa. Jest to jednak wypadkowa wielu edukacyjnych jakby w swoim życiu decyzji. Najpierw była to szkoła muzyczna, gra na instrumentach, potem nawet studia muzyczne, wychowanie muzyczne, a dopiero później na końcu śpiew. I pasja śpiewu, która mnie doprowadziła do tego parnasu sztuki wokalnej, jakim niewątpliwie jest opera. Czy to, że pani występuje, to okupione oczywiście poza ciężką pracą, jakimi sytuacjami? Rozmawiam z ludźmi, którzy parają się różnymi dziedzinami sztuki. Bardzo wiele osób mówi o tym, że musiało poświęcić bardzo wiele rzeczy dlatego, żeby się zrealizować w tym, co robią. Łącznie nawet z jakimiś takimi prywatnymi, osobistymi historiami. Czy to, że pani realizuje swoją pasję, też jest okupione takimi jakimiś ciężkimi historiami, czy raczej nie? Udało mi się połączyć karierę śpiewaczki operowej, wokalistki estradowej z udanym życiem rodzinnym. Mam męża, dwóch synów i wszyscy muzykują. Także mam taki muzyczny salon. Najmłodszy syn gra na skrzypcach, starszy gra na fortepianie, już lepiej ode mnie w tej chwili. Mąż jest pianistą, profesorem Akademii Muzycznej w Łodzi, starszym wykładowcą, również współpracuje na stale z łódzkimi filharmonikami. Także nie ma u nas w domu konfliktu interesów. Nie ma konfliktów, tak. Ale rzeczywiście, no nie jest to zawód jak każdy inny, zresztą każdy zawód ma swoją specyfikę, ale tutaj chyba najbardziej nerwy cierpią, prawda? Ciągłe przebywanie w stresie. Jak my to mówimy wśród występujących, ciągle jest matura, ciągle myślimy, czy nie zapomnę tekstu, czy wszystko wyjdzie tak jak trzeba, czy gardło będzie zdrowe, czy wszystko będzie odpowiadać, czy głos będzie odpowiadał tak, jak sobie życzymy. Jest to na pewno życie w stresie, ale jest to też życie w bardzo pięknym świecie. Przebywanie w sztuce, w muzyce, to jest chyba jakieś w życiu jednak szczęście. Świadomość spełnienia się, prawda, w danej chwili, jak się schodzi z desek sceny przy owacjach, taka, że coś się dało. Owacje to często bardzo nie słyszę, bardziej jestem, martwię się tym, czy wszystko wyszło ok. Oczywiście jestem bardzo wdzięczna z publiczności za brawa i potem jak odsłuchuję gdzieś, widzę nagrania z koncertów, to och, rzeczywiście jakie były fajne brawa, ale w pierwszej chwili jakby tego nawet to do mnie nie dociera. Czy to, że pani śpiewa, to jest tradycja rodzinna, czy pani jest pierwszą z rodziny, która śpiewa? Wydawało mi się, że jestem pierwszą, ale potem jak zaczęłam badać właśnie różne zainteresowania moich bliższych i dalszych przodków w rodzinie, to się okazało, że prawie wszyscy śpiewali, także gdzieś jest tak. Czyli tam gen jest. Tak. No to znamienne, bo rozmawiałem kiedyś z osobą, która maluje i okazało się, że cztery pokolenia wstecz jej pradziadek był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jestem. I że to się odezwało dopiero po iluś tam pokoleniach. Ale słuch dziedziczymy, muzyczne. Tak. Króciutko, czym dla pani jest śpiewanie? Sposobem na życie. Tym właśnie czerpaniem piękna dla mojego życia, obcowaniem ze sztuką,
jest rodzajem też kapłaństwa sztuki. To znaczy, chodzi mi o co? Nie staram się kreować siebie, swojej osoby, tylko zawsze bardzo dużo czytam o utworach, które śpiewam. Myślę o życiu kompozytora. Wyobrażam sobie, co się musiało stać, żeby dany utwór powstał. Bardzo się do każdego utworu, nawet jakiegoś żartobliwego, bardzo długo się przygotowuję od strony właśnie wiedzy, historii i takiej właśnie może mentalnej nawet. No to jak aktor do roli filmowej, czyli tam utwór. To się nie różnimy od aktorów. Dochodzi oczywiście, nośnikiem jest sztuka wokalna, nośnikiem jest słowo przedłużone przez dźwięk, ale to jest kreacja aktorska jak najbardziej. Tu w Częstochowie do Domu Kultury przychodzi bardzo dużo dziewczyn. Śmiem twierdzić, że na zajęciach wokalnych nie ma ani jednego chłopca. Natomiast jest kilkanaście dziewczyn, które pod okiem instruktorów robią pierwszy krok, jeżeli chodzi o śpiewanie. Z reguły są to oczywiście utwory, jakieś tam popularne piosenki i tak dalej. Natomiast no, są to dziewczyny, które marzą o karierze, czy to piosenkarki, czy podejrzewam, no bo inaczej by tego nie robiły. No i muszę to pytanie zadać, tym bardziej, że wiem, że one to będą oglądać. Jest jakiś w ogóle przepis na to? Myślę, że jest. Tak? Nie ma przepisu na pewnego, na zrobienie kariery, na zrobienie jakiegoś nazwiska, powiedzmy, w show biznesie, bo tutaj szczęście ma wiele pewnie do roboty. Natomiast przepis na wokalisty, ja to mówię też jako trener głosu, bo ostatnio właśnie też uczę śpiewu i uczę młode dziewczyny, kobiety. Najpierw trzeba mieć słuch muzyczny. Oczywiście pomaga temu gra na instrumentach, trzeba grać. To, że się jest wokalistą, to nie znaczy, że człowiek ma nie być muzykiem. Gra na instrumentach lub na jednym bardzo dobrze. Taniec, podstawy gry aktorskiej, różne właśnie warsztaty teatralne. I gdzieś tam dopiero na końcu sztuka wokalna. Czyli to już jest ta wisienka na torcie. Tak, tak, tak. Na pewno można śpiewać, nie mając głosu, a mając słuch, bo jesteśmy w stanie sobie wykształcić również te mięśnie wokalne, ale nie można śpiewać mając głos, nie mając słuchu. Bardzo też jest ważny ten walor zewnętrzny, czyli jak pracujemy ciałem, czy umiemy się poruszać na scenie, na estradzie, czy nasze dłonie, nasze oczy mówią, czy nasza twarz mówi, czy wiemy, o czym śpiewamy. I to jest taki właśnie zespół różnych czynników. Wtedy mówimy o świadomym wokaliście. I czy mamy do czynienia z tą prawdą na tej scenie, czy nie, prawda? Czy ktoś widzimy, że oszukuje, czy że jest prawdziwy, to jest... Oszukuje, ale czasami nie zastanawia się. Tak, nie zdaje sobie sprawy. Czy jest rzeczywiście pokorny wobec sztuki? Co to znaczy pokorny? Że ja się liczę ze słowem, które przekazuję. Jestem nośnikiem, jestem materiałem, jestem kimś, kto po prostu podaje, nie mną, jestem postacią, którą przedstawiam. Tak to widzę. Pięknie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.